Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj porozmawiamy o jednym z najważniejszych aspektów bardzo ważnego zagadnienia moralnego, jakim jest aborcja. Zapraszam. W dyskusji o tym wielkim zagadnieniu naszych czasów bardzo często pojawia się ten zarzut wobec katolików, że niejako patrzymy tylko na los samego dziecka, w ogóle nie myśląc o matce czy w ogóle o rodzicach. Tutaj chciałem przedstawić wywiad, który został przeprowadzony, który jest dostępny na stronie przewodnika katolickiego. Wywiad, który przeprowadziła pani Marta Brzezińska-Waleszczyk, potrafimy to cierpienie opanować. Jest to rozmowa z doktorem Tomaszem Danglem, założycielem warszawskiego hospicjum dla dzieci, o opiece paliatywnej dla najmłodszych i wsparciu dla ich rodziców. Jest to rzecz moim zdaniem bardzo, bardzo cenna i ważna, żeby dostrzegać właśnie również ten aspekt i myślę, że tutaj naprawdę można znaleźć odpowiedzi na wiele pytań. Znowu będę sporo czytał, natomiast skoro coś zostało już powiedziane, to nie ma co próbować wynaleźć proch na nowo, odkryć koło na nowo. No nie ma takiej potrzeby. Myślę, że warto korzystać z tego, co jest i uważam, że warto to po prostu przedstawić. Pytanie. Oczywiście będę czytał fragmenty tego wywiadu. Załóżmy, że jestem w ciąży. Właśnie usłyszałam diagnozę, że moje dziecko jest nieuleczalnie chore. Być może dotrwa do końca ciąży, przeżyje poród, ale umrze krótko po narodzinach. Przychodzę do pańskiego hospicjum. Co mi pan powie? To nie jest dokładnie tak, jak pani sobie wyobraża. Zgłasza się pani do naszej poradni USG Agatowa ze skierowaniem od lekarza. Jeżeli dziecko ma podejrzenie wady serca, bada panią moja żona, profesor Joanna Szymkiewicz-Dangel, która jest ekspertem w kardiologii prenatalnej. Dopiero ona stwierdza, czy dziecko jest nieuleczalnie chore. Oznacza to, że wady serca lub innych wad nie będzie można zoperować albo że, i tutaj potrzebne są badania genetyczne, dziecko ma podejrzenie zespołu genetycznego i wówczas takie operacje mogą być przeprowadzone albo nie mają uzasadnienia w zależności od rokowania. Czyli może to być na przykład zespół Downa, który rokuje dobrze, albo zespół letalny. Po zakończeniu badania pani profesor zaprasza panią i męża na rozmowę. Jeżeli dziecko jest nieuleczalnie chore, w rozmowie uczestniczy psycholog naszego hospicjum. Wiemy, że ta rozmowa będzie miała istotny wpływ na państwa decyzję, jeżeli odbywa się przed 24 tygodniem ciąży. Zatem odpowiadając na pani pytanie, ze mną w ogóle się pani nie spotka, ponieważ jestem lekarzem hospicjum i nie jestem kompetentny ani w kardiologii, ani diagnostyce prenatalnej, ani psychologii. Pragnę to szczególnie podkreślić. Lekarze hospicjów, ani inne osoby tam pracujące, z wyjątkiem psychologów przeszkolonych w naszym ośrodku i posiadających certyfikat podpisany przez profesor Jannę Szymkiewicz-Dangel, nie powinni udzielać takich konsultacji, ponieważ są niekompetentni. Pytanie kolejne. Jak wygląda opieka nad kobietą, która nosi w sobie dziecko z poważnymi wadami? W naszym ośrodku planowana jest dalsza opieka. Umawiane są następne konsultacje, np. chirurga dziecięcego, genetyka, położnika, neonatologa. Jeżeli jest taka potrzeba, informujemy lokalne hospicjum dla dzieci, że takie dziecko prawdopodobnie się urodzi i być może trafi pod ich opieką. Jeżeli rodzice sobie tego życzą, umożliwiamy spotkanie z kapelanem hospicjum. W czasie pozostającym do porodu mogą utrzymywać kontakt i spotykać się z naszym psychologiem. Mogą ponadto odwiedzać rodzinę pacjenta hospicjum z podobnym schorzeniem. Jeżeli dziecko umrze przed porodem lub bezpośrednio po nim, rodziców zapraszamy do uczestniczenia w specjalnej grupie wsparcia w żałobie hospicjum perinatalnego. Załóżmy, że jestem na takim etapie ciąży, że według obecnie obowiązującego w Polsce prawa ze względu na trwałe wady płodu można wykonać aborcję. Będzie pan mnie odwodził od tego pomysłu. Spotka się pani nie ze mną, ale z naszym psychologiem, który przedstawi dwa scenariusze – aborcję i pro-life. W pierwszym wyjaśni, czym jest zespół poaborcyjny oraz jakie konsekwencje będzie miało ewentualne przerwanie ciąży dla innych członków rodziny. W drugim omówi naturalne poronienie, a następnie urodzenie żywego dziecka.
W przypadku wady letalnej wyjaśni kwestie związane z niestosowaniem resuscytacji i uporczywej terapii oraz poinformuje o opiece paliatywnej. Potem przedstawi możliwe sytuacje, zgon na oddziale noworodków, zostawienie dziecka w szpitalu i adopcja. Wreszcie zabranie dziecka do domu. W przypadku zespołu Downa lub innego o dobrym rokowaniu zapewni kontakt z odpowiednią organizacją pozarządową, która udzieli wsparcia. Celem konsultacji nie jest odwodzenie od aborcji, ale przekazanie informacji, które pozwolą Pani na podjęcie świadomej decyzji. Po zakończeniu konsultacji otrzymam SMS-a z Pani imieniem i prośbą o modlitwę. Przerwę swoje czynności, będę się za Panią, męża i dziecko modlił. Wiele innych osób też. Myślę, że ten fragment wymaga pewnego komentarza. Jest on dla mnie trochę zaskakujący, to znaczy z jednej strony widać ewidentnie, że Pan doktor będzie się modlił razem z innymi osobami w intencji tutaj matki, ojca, dziecka, ale jednocześnie zarzeka się, że nikt tam nie będzie odwodził tej matki od aborcji. Jest to dla mnie dosyć zaskakujące. Nie wiem, czy przypadkiem nie jest to tutaj trochę zbyt takie poprawne politycznie, na zasadzie, że my nie możemy wyrazić naszej opinii. Jak najbardziej katolik ma obowiązek wyrazić swoją opinię. Być może jest to po prostu tutaj nieszczęśliwie powiedziane, być może jakby to, co się dzieje w tym hospicjum, jest jak najbardziej dobrym rozwiązaniem, takim rozwiązaniem, które faktycznie prowadzi do celu, takim, które faktycznie ratuje życie, takim, które nie pozostawia żadnych wątpliwości moralnych. Natomiast, żeby nie pozostawiło wątpliwości moralnych, to musi być naprawdę czytelny przekaz na zasadzie, że aborcja jest czymś złym. Tak? I jak najbardziej to jest obowiązek katolika, aby odwodzić ludzi od aborcji. Takie próba takiego rozdwojenia, że my tutaj wprawdzie uważamy, że jest zła, ale nic na ten temat nie mówimy, to jest takie dosyć niezdrowe rozdwojenie. Także jak najbardziej człowiek ma obowiązek, jeśli uważa coś za zło, to ma obowiązek o tym mówić. Być może tutaj pan doktor ma na myśli to, że najbardziej przekonywujące są po prostu fakty, że najlepiej działa po prostu przedstawienie faktów, jak to jest tak i tak i tak i tak, jak jest tak i tak i tak i tak. I być może to po prostu działa najlepiej, bo w takiej sytuacji, która jest bardzo trudną, bardzo osobistą sytuacją, być może właśnie próba jakiegoś takiego przekonywania przynosi znacznie gorsze efekty niż właśnie po proste przedstawienie faktów. I wtedy oczywiście należy właśnie po prostu przedstawiać fakty. To bardzo często fakty są najlepszą bronią. Także jak najbardziej może to być dobra metoda, ale uważam, że takie zarzekanie się, że nie, my tutaj nic nie sugerujemy, to zarzekanie się wydaje mi się być nie do końca trafione, albo po prostu nieszczęśliwie wypowiedziane, albo gdzieś tam jest być może jakaś zbyt duża poprawność polityczna w tym postrzeganiu tej sytuacji. Czytam dalej. A jeśli dziecko nie umrze zaraz po porodzie, ale będzie żyło przez całe życie przykute do łóżka, trzeba mu będzie zmieniać pampersy przez 40 lat i karmić sondą. Nietrudno wyobrazić sobie, że młoda kobieta, która słyszy taką informację, może się załamać. Pomyśleć, że jej życie się kończy. Co takiej pacjentce pan powie? Powiem, że może pani liczyć na opiekę naszego hospicjum, jeżeli mieszka pani w naszym rejonie. Mamy tylko jednego pacjenta, który osiągnął taki wiek, więc jest bardzo mało prawdopodobne, żeby pani dziecko żyło tak długo. Nie będę w ogóle z panią dyskutował na temat długości życia dziecka, bo ani pani, ani ja jej nie znamy. Nie będę też nazywał pani matki chorego dziecka pacjentką. Pacjentem jest dziecko, a nie pani. Jako lekarz hospicjum wyjaśnię, na czym polega domowa opieka paliatywna i jak funkcjonuje nasze hospicjum. Otrzyma pani nasze standardy i procedury, przedstawił pielęgniarkę, która będzie zajmowała się Państwa rodziną. Zapytam, czy chce Pani zabrać dziecko do domu i jak będziemy postępowali, gdy dziecko zacznie umierać. W końcu poproszę o podpisanie zgody na leczenie. Jeżeli usłyszę, że Pani życie się kończy, to albo nie będę tego komentował, albo zapytam, czy kocha Pani to dziecko. Jeżeli Pani potwierdzi, wtedy wyjaśnię, jak najlepiej tę miłość realizować. Na zakończenie dodam, że od dzisiaj nie jest Pani sama i może na nas liczyć 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. W razie kryzysu zorganizujemy Pani urlop, a dziecku pobyt w ośrodku stacjonarnym. Jak wygląda opieka nad chorymi dziećmi w pańskim hospicjum? Jest odwrotnie niż w szpitalu, jak powiedział pan w jednym z wywiadów, czyli jak?
Odwrotnie niż w szpitalu, znaczy we własnym domu. Pragnę to podkreślić, mówimy o hospicjum domowym, a nie stacjonarnym. Dzięki temu, że dziecko jest w domu, rodzice sprawują całodobową opiekę, podają leki, karmią, rehabilitują. Pracownicy hospicjum pomagają im i dużą część spraw za nich załatwiają. Lekarz hospicjum oczywiście podejmuje decyzje dotyczące leczenia. Ma jednak znacznie więcej czasu niż w szpitalu na rozmowę z rodzicami, uzyskanie ich zgody i współpracę. W ten sposób rodzice i dziecko, jeżeli jest przytomne i potrafi się komunikować, odzyskują autonomię. Oznacza to, że odzyskują kontrolę nad sytuacją. Stosujemy wiele metod, które w szpitalach nie są praktykowane. Ja na przykład zajmuję się żywieniem. Sam projektuję diety dla naszych pacjentów ze składników naturalnych i suplementów. Zna Pani jakiegoś lekarza w szpitalu, który robi coś takiego? Obecnie przygotowujemy się do leczenia padaczki medyczną marihuaną. Uczymy się ultrasonografii. Kupiliśmy właśnie mały aparat do badań USG w domu pacjenta. Mamy też zestaw stomatologiczny do wykonywania zabiegów w domu. Jednak najważniejszą różnicą jest niestosowanie przez nas uporczywej terapii, będącej nagminną praktyką w szpitalach dziecięcych. Czy w tym czasie na pomoc np. psychologiczną mogą liczyć także rodzice dziecka? Zatrudniamy 3 psychologów, którzy regularnie odwiedzają rodziny pacjentów hospicjum. Większą część czasu poświęcają właśnie rodzicom. Pracownicy socjalni udzielają pomocy materialnej i prawnej, a ksiądz kapelan duchowej. W wyjątkowo trudnych sytuacjach, na przykład depresji, zapewniamy rodzicom pomoc naszego konsultanta psychiatry. W codziennych sprawach pomagają im wolontariusze. Współpracujemy z firmą budowlaną, która przeprowadza remonty i adaptacje w domach naszych pacjentów. Aborcja dopuszczalna w polskim prawie, kiedy płód ma poważne wady, przedstawiana jest jako alternatywa. Po co dziecko ma się urodzić i cierpieć? Pytają niektórzy. I proponują skrócenie jego cierpień jeszcze w łonie matki. Myślę, że to jest tutaj kluczowe pytanie. Nie można arbitralnie twierdzić, że dziecko po urodzeniu będzie cierpieć. W większości przypadków potrafimy to cierpienie opanować. Na tym polega nasz zawód i umiejętności. Jestem anestezjologiem i specjalistą medycyny paliatywnej. Pracuję jako lekarz 38 lat. W dziedzinie leczenia bólu u dzieci i pediatrycznej opiece paliatywnej jestem ekspertem. Nie spotkałem się jeszcze z przypadkiem pacjenta naszego hospicjum, któremu nie potrafiłbym pomóc. W rzadkich, najtrudniejszych przypadkach stosujemy tzw. sedację terminalną, zgodnie z etyką lekarską i katolicką. Dlatego twierdzenie, że należy zabić nienarodzone dziecko, bo po urodzeniu będzie cierpiało, uważam za fałszywe i demagogiczne. Dziecko w wyniku poronienia rodzi się martwe, ale zdarzają się sytuacje, kiedy przychodzi na świat żywe. Co się wtedy z nim dzieje? Aborcję w Polsce przeprowadza się przez sztuczne poronienie, to znaczy nie zabija się dziecka w macicy, ale doprowadza do przedwczesnego porodu. Dziecko, które rodzi się w ten sposób przed 24 tygodniem ciąży, ma niedojrzałe płuca i z tego powodu odczuwa duszność, tak długo jak jeszcze żyje, na przykład kilka godzin. Duszność jest znacznie trudniejsza do wytrzymania niż ból. W ten sposób torturuje się jeńców wojennych w celu uzyskania zeznań, podtapiania. Prawdopodobnie tak właśnie torturowany był ksiądz Jerzy Popiełuszko. Człowiek, który sam tego nie doświadczył, nie może sobie wyobrazić cierpienia sztucznie poranionego dziecka, które próbuje samo oddychać i się dusi. Dlatego uważam, że nawet jeżeli to dziecko zostało skazane na śmierć, powinno otrzymać morfinę i tlen. Tak postępujemy w hospicjum u umierających dzieci odczuwających duszność. Niestety nikt nie chce na ten temat rozmawiać, bo to tabu zarówno dla kościoła, jak i dla aborterów. Ostatnio Polską wstrząsnęły doniesienia ze Szpitala Świętej Rodziny w Warszawie, gdzie wykonano aborcję w 24 tygodniu ciąży. Dziecko przeżyło, przez kilkanaście minut według różnych relacji miało leżeć pozostawione samo sobie. Jak bardzo mogło cierpieć? To dziecko nie przeżyło, ale zmarło w męczarniach, właśnie takich jakie opisałem powyżej. Jest w tym oczywista hipokryzja. Skoro matka i aborterzy postanowili je zabić z powodu zespołu Downa, to dlaczego nie skrócili mu życia na przykład letalnym zastrzykiem, bo byłoby to morderstwo? Przepraszam, a czym taki zastrzyk różniłby się od aborcji przeprowadzonej przez letalną iniekcję do płodu będącego jeszcze w macicy? Tak przecież zginął święty Maksymilian Kolbe, ponieważ nie umarł z głodu, dobito go letalnym zastrzykiem. Ukrzyżowanym łotrom złamano nogi w akcji miłosierdzia, a Jezusowi przebito bok. Dlaczego temu dziecku nie podano żadnych środków przeciwbólowych? Czy jego cierpienie można było zmniejszyć? Nie wiem, czy to pani wydrukuje, ale odpowiem na to pytanie. Wystarczyłoby matce podłączyć do żyły pompę infuzyjną z morfiną, tak zwaną pompę PCA, z której pacjent sam podaje wcześniej zaprogramowaną dawkę, gdy odczuwa ból. Podkreślam, matka sama naciskałaby na guzik, to znaczy lekarze i pielęgniarki nie wstrzykiwaliby morfiny.
co oczywiście nie zmienia ich odpowiedzialności moralnej za zabicie dziecka. W ten sposób matka nie odczuwałaby bólu związanego ze sztucznym poronieniem, a morfina, która przechodzi przez łożysko do dziecka, złagodziłaby jego duszność i cierpienie w czasie umierania. To najprostsza, najtańsza i najbardziej skuteczna metoda. Lekarze, którzy dopuszczają możliwość aborcji, często posługują się w dyskusji argumentem cierpienia dziecka. Przynoszą do telewizji fotografie zdeformowanych płodów, które zmarły krótko po porodzie, sugerując, że aborcja będzie mniejszym cierpieniem dla dziecka. Pana to przekonuje? Nie, nie przekonuje, ponieważ potrafimy to cierpienie opanować. Lekarze, którzy tak twierdzą, nie znają się ani na anestezjologii, ani na pediatrycznej medycynie paliatywnej. Nie powinni zabierać głosu w dziedzinach, w których nie są kompetentni. To tak, gdybym ja udzielał konsultacji prenatalnych. Niech każdy z nas zajmie się tym, na czym się zna. A zdjęcia chorych dzieci mnie nie szokują. Codziennie na odprawach oglądamy zdjęcia i filmy naszych pacjentów. Oczywiście nie wszystkie nadawałyby się do pokazywania w telewizji. Natomiast prenatalne zabójstwo jako prewencja cierpienia to propozycja absurdalna. Przecież każdy z nas w życiu cierpi, a tylko nieliczni popełniają samobójstwo. Większość ludzi akceptuje cierpienie. To część naszej egzystencji. Starajmy się tak żyć, żeby nie zasłużyć na wieczne cierpienie. Nie zabijajmy chorych dzieci, ale zapewnijmy im i rodzicom właściwą opiekę. Tym właśnie się zajmujemy. To jest medycyna przyszłości. Doktor habilitowany Tomasz Dangel, specjalista anestezjologii, intensywnej terapii i medycyny paliatywnej, przewodniczący Rady Fundacji Warszawskie Hospicjum dla Dzieci. Myślę, że szczególnie zakończenie tego wywiadu jest dla nas bardzo cenne. Myślę, że są to naprawdę bardzo, bardzo wartościowe uwagi. To znaczy, właśnie nie jest rozwiązaniem profilaktyczne zabijanie po to, żeby ktoś nie cierpiał. Zadaniem medycyny jest łagodzić cierpienie każdego człowieka, a nie jednego zabijać, żeby załagodzić cierpienie drugiego człowieka. Myślę, że naprawdę są to bardzo cenne uwagi i właśnie również podkreślające to, co często się zarzuca Kościołowi, że Kościół to się koncentruje tylko i wyłącznie na życiu dziecka, a w ogóle nie myśli o tym, co będzie później z rodziną i tak dalej. Myślę, że właśnie to, taka inicjatywa, takie działanie, jak tutaj przedstawił nam pan doktor, jest działaniem bardzo potrzebnym, bardzo dobrym i bardzo katolickim, bardzo odpowiadającym katolickiej moralności. Dlatego uważam, że warto to przedstawić, warto mówić o takich rzeczach, warto pokazywać, że są tacy ludzie, którzy tak działają i że jest to działanie naprawdę co do zasady w duchu katolickim. Jak wspomniałem, tutaj można by dyskutować a propos pewnych elementach tego wywiadu, natomiast nie znając, jak to dokładnie przebiega, jak to jest, trudno w tej chwili to jednoznacznie ocenić. Natomiast myślę, że widać wyraźnie, że właśnie całościowo to podejście jest podejściem bardzo słusznym, nawet jeśli właśnie tu i ówdzie być może można by co nieco poprawić, czy może trzeba coś skorygować. Natomiast, jak wspomniałem, nie chcę tutaj wyrokować na podstawie po prostu jednego wywiadu. Natomiast to bez wątpienia główna wypowiedź tego, sama ta postawa i to, co pan doktor robi, jest naprawdę godne pochwały i ważne, żebyśmy też takie postawy pokazywali, wynosili je na piedestał. Pokazywali, że można w ten sposób i że to jest właśnie prawdziwa medycyna. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.